No i witam was serdecznie w końcu z mojej siedziby. Wróciłem do domu, ledwo mnie nie było, już tyle się zadziało. A dzisiaj najgorętszy temat, czyli Denis Labrega ostro o Natanie Marconiu. Sebastian Fabiański działa mocno na niekorzyść firmy Fame MMA. I o panu Jacku Morańskim, który wczoraj przytulił Szeligę na konferencji. I słuchajcie, mocno wczoraj Wojtek Golaś spiął się z Sebastianem Fabiańskim. Jako wychowanek Fame'u mogę ujawnić wam rąbka tajemnicy. I za 1000 łapek w górę, tylko 1000 łapek, które wbijacie w chwilę. Jutro wyląduje materiał na kanale pod tytułem Cała Prawda o Wojtku Goli, a będzie tam mega dużo smaczków z Fame MMA. A w pierwszej linijce w opisie macie nowy odcinek na moim kanale CS-owym. Teraz CS-a odkładam na drugi kanał, tutaj będą newsy. I jak tam zasubskrybujecie kanał, zostawicie łapkę w górę i napiszecie komentarz pod tym CS-owym odcinkiem, macie szansę do zgarnięcia 50 zł. W jakiejkolwiek formie byście chcieli. Więc pilnie subskrybujcie, bo co odcinek będzie tam taka nagroda, przynajmniej przez ten miesiąc. I witam w odcinku i na samym początku najgorętszy temat, czyli Denis Labryga, który jako kolejny staje się wrogiem Marconia, a mocno odniósł się on na swoim Instastory do słów Natana, które wypowiedział Natan na face to face do hejtera, które nawiązywały do afery Labrygi sprzed kilku dni. Cytując na story jego słowa z wczorajszego panelu, gdzie jest fragment, jak Natan mówi, że hejter nie ma pojęcia, w jaki świat wszedł i że jest zupełnie inną osobą, a Natan nie wiadomo kiedy wróci. Gdzie ponownie po raz setny musi zaznaczać, że jest to performance, co jest śmieszne, bo jak ktoś prezentuje dobry performance, to nie musi się ujawniać, tak jak na przykład Pasus z Ginoldem, gdzie do samego końca zachowywał powagę, a dopiero po walce chłopaki się pogodziły. Takie performance'y są słabe, bo jak musisz powtarzać 1000 razy, że jest to kreacja, to już nie interesuje tak to widza i tak samo miałem z Fabiańskim. No i to się stało wczoraj, dopóki nie zaczął gadać, że to nie jest on, żeby zachować swoje dobre relacje z Wojtkiem Golą. No i Denis dodał, że przybliży słowa Marconia i będzie taki moment, że Natan będzie mu musiał powiedzieć to prosto w twarz. No i oczywiście nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Marconia i jego szybkie zejście na ziemię, gdzie u Łukasza on de facto stwierdził, że lubi Labrygę, a same teksty mówił w żartach, odnosząc się do jego afery, bo pasowało mu to idealnie w kontekście kłótni. Oczywiście z hejterem i jest to bardziej anegdotka niż szpilka w samego Denisa Labrygę. Ciekawe jak się to rozwiąże, jak wiadomo i można zaobserwować, Denis nie wygląda na osobę, która w taki sposób pozwoli sobie z niego żartować, szczególnie przez Natana Marconia. To nie jest influencer, tylko facet, który walczył na gromdzie i prowadzi zapewne dużo inny tryb życia niż my, dlatego konsekwencje dla Natana mogą być bolesne, chociaż ja uważam, że ten spór szybko się rozwiąże, Natan przeprosi oficjalnie i będzie git, tylko wtedy jego osoba po raz kolejny mocno ucierpi, oczywiście na wizerunku takiego kozaka, jakiego gra nam przez jakiś czas właśnie w Fame'ie. W sensie, może rozumiem, miał ciężkie sytuacje z życiem, hejt, nie wytrzymał tego i teraz jest jakby jakiś wkurwiony, coś w tym stylu, ale ja go kurwa lubiłem, wiesz, ja go lubię, Szeligę nienawidzę. Czyli ale... lubisz Labrygę, czy nie lubisz? No lubię go, powiedziałem, że lubię przecież. Druga sprawa dosyć przykra dla firmy Fame MMA, bo jakiś czas temu hejter na wymyślonym konflikcie zamiast Marconia uderzył w stół, następująco podniecał się z nim na przystanku, że super robotę odwalili, oczywiście moim zdaniem kłamiąc, że tam była bójka i to nie jest tak jak to wyglądało i ja wiedziałem, że pociągną ten temat, zaogniając go i mówiłem o tym w poprzednim odcinku i moim zdaniem wciąż jest to tylko ustawka, tylko chłopakom pali się grunt pod nogami i robią wszystko, żeby nie zostać z niczym, bo jeśli by tak nie wyglądało jak wczoraj, straciliby uznanie widzów jak i włodarzy, więc wyciągnęli jakąś sprawę na jakichś nic nie wnoszących głosówkach i mówieniem o osobach trzecich bez dowodów i podawania ich danych. Co jest oczywiście częste w udawanych konfliktach, a zdziwilibyście się ile osób biło się nawet do krwi na konfie czy na jakimś spotkaniu poza konferencją, ale oczywiście z obecnością kamer, a potem śmiali się na backstage'u, że robota wykonana i ręka zostanie podana po walce. A jeszcze Fabiański poddał pod wątpliwość legitność sytuacji, które się dzieją na panelach, wyjawiając, że oblanie Boxdela było ustawką i długo, długo wcześniej o wszystkim Boxdel wiedział. A Fabiański zapytał go oczywiście o zgodę. I to nic przerażającego ani złego, bo cała nienawiść między Filipem a Sebastianem jest prawdziwa, ale chujowo to wygląda z perspektywy przeciętnego widza Fame, gdzie coraz więcej osób pisze, że nawet walki są ustawione i przez takie ujawnienie nieznacznych smaczków dotyczących dogadanych wcześniej sytuacji robi się takich idiotów więcej, którzy po każdej bliskiej walce będą pisać, że to ustawka pod betklika albo że federacja płaci więcej za przegraną walkę danego zawodnika. Bo już takie komentarze mocno lajkowane się pojawiają czasami, więc to mnie przeraża. Jest to oczywiście moim zdaniem głupota i tak naprawdę nie jest firma taka jak Fame MMA czy mniejsze organizacje jak Primik czy Klaucik, nie ryzykowałby utraty biznesu jakimiś głupimi zakładami na Betkliku czy na Fortunie, gdzie można postawić maksymalnie zakład za 1000 zł. Wiadomo, można tych zakładów zrobić wiele, ale szybko by to wyszło, a hajs z frików się zgadza i nikt nie chce utraty tego źródełka. No a poza tym myślę, że dużą satysfakcję mają z tego włodarze, jak organizują taką galę, bo są one ogromne i myślę, że fajnie się przy tym pracuje. No wiesz, jakby tak będąc szczerym, no to proszę bardzo, to mogę wyłożyć karty
karty na stół. Boxdel wiedział, że ja go obleję wodą i było wszystko to ustawione, więc kurwa, wiesz, jakby no, błagam, panowie, no. Jeżeli chodzi o oblanie wodą, no to Seba mi mówił, jakbym cię tak oblał wodą, to byłbyś zły 3 dni wcześniej. Siema mordeczki, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Skinkantor, gdzie możesz błyskawicznie sprzedać swoje skiny do CSGO, a siano dla was przesyłają w dosłownie 10 minut. Z kodem strollowany dostajecie ode mnie super bonus i więcej kaski za wasze skiny. Metod płatności jest dużo, może być to na przykład PayPal czy PaySafeCard, który zawsze wam mega odpowiada. Zaznaczacie skiny, wpisujecie swojego maila, wpisujecie kod promocyjny, akceptujecie ofertę wymiany i pieniądze są na waszym koncie w dosłownie 10-15 minut. A najbardziej zaskakujący widok to wczoraj pan Murański, który przytulił Szeligę przy jego wyjściu na panel. A sami pamiętamy, jaką nienawiścią oni się darzyli, jestem ciekawy, co się zmieniło przez ten czas i jak wyglądają teraz stosunki Szeligi z Muranem. Bo to najbardziej szokujący widok i moment tego panelu dla mnie. Szeli też mocno był uśmiechnięty po tym fakcie, nie widać było niesmaku, więc mega ciekawie się robi i ciekawe, co na to Arek i jak przebiega relacja tańczuli z Szelim, no bo to mnie mocno szokowało, nie wiem jak was, a Nathan próbował nas troszeczkę o antyfakty nakierować, że między Arkiem a Szeligą to nie jest to i wiele się zmieniło. Ile w tym prawdy? Zobaczymy pewnie na dniach. Dziękuję za newsiki, dzięki za oglądanie, zostawcie łapę, suba z dzwoneczkiem i komentarz. Zapraszam do kolejnej dawki newsów i jutrzejszego filmu, jak szybko tysiaka wbijecie. Trzymajcie się i cześć!